Nie znamy nawet nazwiska tej kobiety, którą przyprowadzono do Jezusa. Ale dla faryzeuszów z pewnością nie miało to znaczenia, ponieważ przyprowadzono ją tylko po to, aby oskarżyć Jezusa. Nawet o nią nie chodziło. Faryzeusze zastawiali nieraz pułapki na Chrystusa. Tym razem chodziło o pułapkę dotyczącą Jego nauczania. Jeżeli powie ukamienować, to od razu mu się zarzuci, a gdzie twoja nauka o miłości i miłosierdziu? A jeżeli powie nie kamienować, to znaczy, że jesteś przeciwny prawu i Mojżeszowi. I ta kobieta nie miała znaczenia. Była tylko narzędziem w celu realizacji planów faryzeuszów i innych nauczycieli. Siostry i bracia, kiedy w czasie tej Eucharystii, w czasie tego kongresu zastanawiamy się nad tajemnicą rodziny, to może trzeba głośno wołać, aby nigdy już nie wchodziło do takich sytuacji, kiedy człowiek staje się tylko przedmiotem albo narzędziem do osiągania innych celów. A niestety, jak wiemy, coraz częściej takie niebezpieczeństwo nam grozi, że człowiek przestaje być traktowany jako człowiek z całą swoją godnością, z całym szacunkiem, który należy się człowieczeństwu. Z przerażeniem kilka dni temu przeczytałem pewien wpis fundamentalista ateistycznego, jakim jest Richard Dawkins. Napisał tekst, który przeraża, bo napisał: więcej wartości ma dorosła świnia niż zarodek ludzki. I to są przerażające wpisy ludzi, dla których człowiek przestaje być człowiekiem. Człowiek staje się tylko narzędziem, jakąś masą. I siostry i bracia, to staje przed nami jako największe wyzwanie dzisiaj. Aby nigdy nie traktować człowieka jako przedmiotu. A wiemy, że można. Można tak potraktować zarodek ludzki, można tak potraktować dorosłego człowieka. Przestaje być szanowana jego godność. Tak jak nie szanowano godności tej kobiety. Właśnie Chrystus w tej niezwykłej scenie z dzisiejszej Ewangelii dokonuje tego aktu miłosierdzia. To, co pięknie opisał Jan Paweł II w encyklice o miłosierdziu. Co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie to nie jest tylko gest pomocy. Czy to będzie pomoc materialna, czy to będzie pomoc duchowa. Istota miłosierdzia tkwi w czymś innym. Nie w samym geście pomocy. Istota miłosierdzia tkwi w tym, że przez ten gest podnosimy człowieka w jego godności. On sam zaczyna inaczej siebie traktować. Dostrzega swoją własną godność, że ktoś zwrócił się do niego jak do człowieka. Ta niewiasta, która popełniła grzech, ciężki grzech, ale w oczach Chrystusa ma swoją godność. Nikt cię nie potępia i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz. Przywracam godność, nawet jeżeli ktoś upadł, nawet jeżeli ktoś pobłądził, nawet jeżeli ktoś we własnych oczach może się przekreślić. Bo nie wiemy, co działo się w tej kobiecie. Czy żałowała za swój grzech? Czy była przerażona, ale z pewnością wiedziała dobrze, co popełniła. I siostry i bracia, to również jest jedna z misji, która stoi przed nami, żeby próbować nie uprzedmiotawiać człowieka i przywracać jemu dzisiaj bardzo zagrożoną godność. Nie tylko w tym obszarze troski o życie, ale nawet w życiu codziennym. Z tej Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy, również płynie wielkie ostrzeżenie dla współczesnego człowieka. Faryzeusze, posługując się prawem, bardzo często szybko i łatwo chcieli rozwiązać wszystkie problemy ludzkie. Bo prawo było bardzo konkretne. Popełniła grzech cudzołóstwa, takie należy kamienować. Bardzo prosta zasada, bardzo łatwa zasada. Siostry i bracia, ta Ewangelia ostrzega nas też przed wielką pokusą łatwości. Skąd bierze się wiele grzechu w dzisiejszym świecie? Dlatego, że człowiek łatwo pewne rzeczy chce załatwić. Nie chce włożyć trudu naprawy relacji, trudu traktowania człowieka
z jego godnością. Wiele grzechów płynie z tego, że człowiek łatwo, szybko chce rozwiązać czasami trudne problemy. Zresztą to nie jest nic nowego, kiedy sięgniemy po Pismo Święte i po pierwszy grzech, który popełnili rodzice. On również polegał na pewnej łatwości zdobycia wiedzy. A Ewa zobaczyła, że te owoce łatwo nadają się do zdobycia i do osiągnięcia pewnej wiedzy. Pokusa człowieka dzisiaj to jest łatwość. Benedykt XVI w swojej książce Jezus Nazaretu, kiedy opisuje kuszenie Chrystusa, to właśnie wskazuje na ten aspekt. Właściwie te propozycje, które dawał mu szatan, same w sobie nie były złe. Zamień te kamienie w chleb. Chrystus mógł to uczynić. Ale całe niebezpieczeństwo polegało na tym, że zbyt łatwo człowiek chce pewne rzeczy osiągnąć. Nie samym chlebem żyje człowiek. Czasami trzeba włożyć wielki trud, aby zdobyć zarówno ten pokarm materialny, jak i ten pokarm duchowy. Pewna pokusa grzechu tkwi w tym, że pewne dobro, nawet dobro, chcemy zdobyć łatwo, a może zbyt łatwo. I dlatego sięgamy po środki, które same w sobie stają się grzechem, stają się grzeszne. Podobnie jak to prawo, które zbyt łatwo rozwiązywało ludzkie problemy. Nie wnikało dlaczego, z jakiego powodu, co się wydarzyło, nawet w życiu tej kobiety. To prawo łatwo rozwiązywało wszelki problem. Wystarczy przyprowadzić i ukamienić. I również czasami nasze prawa zbyt łatwo chcą rozwiązywać problemy, które są trudne, skomplikowane i wymagają wielkiego trudu. To jest pokusa, która czyhała na pierwszych rodziców w raju. To jest pokusa, którą zostali dotknięci faryzeusze i taka pokusa łatwości czasami dotyka każdego z nas. Ale to, co czyni Chrystus w tym akcie miłosierdzia, w tym podniesieniu człowieka w godności, w podniesieniu tej kobiety, może postrzeganiu samej siebie, to jest przewrócenie również fundamentalnego prawa człowieka, jakim jest nadzieja. A nadzieja zawieść nie może, mówi Pismo Święte, bo Duch Święty jest rozlany w naszych sercach. Ale co to znaczy przywrócić nadzieję? Może właśnie kiedy konfrontujemy nadzieję z tą łatwością osiągnięcia dobra, to nadzieja w pewnym sensie jest czymś przeciwnym. Nadzieja jest pewną trudnością w osiągnięciu dobra. Święty Tomasz z Akwinu, niewątpliwie wielki myśliciel chrześcijaństwa, określał, że nadzieja to jest dostrzeżenie trudnego, choć możliwego, dobra sytuacji, kiedy wydaje się, że wszędzie jest tylko zło. To jest istota nadziei. Nadzieja jakby ma nam wskazać, że jakieś dobro, choć trudne, staje się możliwe. Dlaczego dzisiaj jest tyle ludzi bez nadziei? Dlatego, że nie chcą czasami zadać sobie trudu, że pewne dobro jest możliwe, ale czasami bardzo trudne do osiągnięcia. Wymaga poświęcenia, wymaga ofiary, czasami nawet wymaga heroizmu. Ale takie dobro jest możliwe. Właśnie takie dobro przywraca Chrystus tej kobiecie. Może trudne dobro, bo te ostatnie słowa, które wypowiedział do niej, wcale nie oznaczają pewnej łatwości życia. Idź i nie grzesz więcej. Sami wiemy, że ilekroć słyszymy te słowa nawet w konfesjonale, nie jest to proste. Idź i nie grzesz już więcej. Wiemy, że będą zdarzały się upadki. Ale właśnie jest to wskazanie pewnego możliwego dobra. Bo chyba najgorszą rzeczą, jaką człowiek może usłyszeć w swoim życiu, to znaczy, że nie ma dla niego już żadnego dobra. Sam w sobie nie widzi dobra, nie widzi dobra, które może mu ktoś inny uczynić. Nie widzi dobra, które może Bóg dla niego sprawić. Nie widzi żadnego dobra. Najbardziej tragiczną sytuacją jest rozpacz człowieka. To jest niedostrzeganie żadnego możliwego dobra. Ani w sobie, ani w innych, ani nawet w Bogu. I taką nadzieję winniśmy przywracać,
wskazywać, że dobro, choć czasami trudne, jest możliwe. To jest, zwróćmy uwagę, ta sytuacja, z którą nieraz stykamy się w naszym życiu, kiedy ludzie decydują się na rozwody, kiedy nawet decydują się na aborcję, na eutanazję, bo czasami nie widzą trudnego dobra. Czasami nie widzą żadnego dobra. A wydaje mi się, że to rozwiązanie, które jest im podpowiedziane, jest po prostu łatwym rozwiązaniem. To jest rozwiązane, ale czasami zbyt łatwe i noszące w sobie wiele konsekwencji. Siostry i bracia, ta Ewangelia, wydawałoby się, że nie mająca już miejsca w naszych czasach, choć w Pakistanie takie rzeczy zdarzają się, nawet ostatnio ukamienowano człowieka za zdradę małżeńską. Ta Ewangelia wydawałoby się tak odległa od naszych czasów, tak przerażająca, tak odbiegająca od ducha godności, poszanowania prawa, prawa człowieka, jednak niesie w sobie niezwykłą siłę na dzień dzisiejszy. Bo i dzisiaj człowiek staje się tylko przedmiotem. Człowiek niejednokrotnie jest tylko narzędziem do osiągania własnych, jednokrotnie, a niejednokrotnie przyjemnościowych celów. Bo i dzisiaj trzeba zawalczyć o człowieka, aby przywrócić jemu godność. Bo i dzisiaj trzeba walczyć o człowieka, żeby zobaczył nie tylko łatwość osiągnięcia pozornego dobra, ale żeby i dzisiaj człowiek odkrył, że trudne dobro, ale prawdziwe, jest możliwe, że może iść i już nie grzeszyć. Amen.